Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, czy jeszcze ktokolwiek normalny zastanawia się nad tym, kto wprowadził Joe Bidena na prezydenturę Stanów Zjednoczonych, patrząc się na tą laleczkę w zasadzie, to nie ulega dwóch zdań, że coś było nie tak. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze czeka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach, filmików, które ostatnio są bardzo często demonetyzowane. No, patrząc na Bidena i patrząc na jego poparcie w Ameryce, które teraz nawet CNN, komunistyczny news network, który w zasadzie pada, teraz zamknął te taki internetowy, strumieniowy system, czy kompanie. No, mieli tam subskrybentów, planowali brać prawie $6 miesięcznie za te informacje. Wszystko to padło. Uzyskali tam około 100 tysięcy ludzi. No ale komuniści, to są komuniści, to popierali Bidena, popierali Clintonową. Ameryka się odwraca. Widać to po badaniach opinii publicznej. Teraz Biden ma poparcie około 35% społeczeństwa amerykańskiego. No co to znaczy? No 100%, no to nigdy nie będzie miał, tak, bo połowa jest republikanów, połowa jest socjalistów, także jeżeli miałby poparcie 50%, to znaczy, że cała lewica go popiera, cała prawica go nie popiera i byłoby to proste. No, ale jeżeli ma 35%, to znaczy, że tylko 2/3 demokratów go popierają. Także to jak to jest możliwe, żeby 2/3 demokratów go popierały, a został wybrany z 80 paroma milionami policzonych głosów? To było dosyć dziwnie liczone. No, wszystko się rozpadło, w zasadzie pierwszego dnia zaczęło się rozpadać, kiedy podpisał kilkanaście rozkazów prezydenckich, między innymi w pierwszym dniu zamknął rurociąg amerykański, w którym przepływała ropa, miała przepływać ropa z północy Ameryki, tam spod Kanady na południe Ameryki. To tam około 10-15 tysięcy ludzi straciło pracę bezpośrednio. 40-50 tysięcy ludzi straciło pracę pośrednio. No i to taka walka właśnie zielono-czerwonych komunistów w Ameryce z kapitalizmem, z wolnym rynkiem. No a za 3 dni pozwolił Rosjanom otworzyć ten Nord Stream, czyli północny strumień prowadzący do Niemiec, to co Trump zabronił. Także jego ta tragedia, cały ten jego zachowanie kierowane przez lewaków, tych środowiskowych komunistów, no to po prostu no stracił kontrolę nad przyszłością Ameryki, zniszczył przyszłość Ameryki. Afganistan to już było to totalne fiasko. Wycofał 2 czy 3 tysiące żołnierzy amerykańskich z nienacka z dnia na dzień, 300 tysięcy urzędników, policjantów wojskowych. Cały system w Afganistanie jakiejś takiej państwowości czy czegoś zorganizowanego się załamał. Zostawił $80 miliardów sprzętu Talibanowi. Te biedne dziewczynki znowu przestały chodzić do szkoły i tak dalej, i tak dalej. No kompletny Breżniew, który w sumie czyta z tego podium, czyta z tego elektronicznego czytajnika. No i on ma te swoje lata i jak tak czyta, no to widać, że czasami analizuje to, czasami nie analizuje, czasami jego wyraz twarzy się zmienia. Czasami nawet czyta do tego stopnia, że przeczyta na końcu jakieś następna kartka, czy coś takiego. Także kompletnie facet nie kontaktuje.
No ale, ale też, też często pokazuje oburzenie, jak staruszek po prostu się denerwuje. No nie jest poważnym prezydentem. Parę miesięcy temu jeden z reporterów zapytał się na temat kompensacji czy odszkodowań dla rodziców dzieci, które były zatrzymywane na granicy. No i on się wściekłą twarz miał, wyraz twarzy po prostu z nienawiścią, podniósł głos, zaczął krzyczeć, no i zaczął oskarżać tego reportera, że on nie rozumie, co to znaczy dla rodziców, jak stracili dziecko. No nie stracili dziecka, bo dziecko zostało wypuszczone samotnie na granicę, no i teraz tam oni się przymierzali dawać odszkodowania po 600-800 milion dolarów. No a później się zorientował, no i właśnie powiedział, że coś musi być zrobione. Na razie nie wiadomo, co będzie zrobione. No facet jest po prostu nieobliczalny. Czy to z Afganistanem, czy ta cała ta sytuacja na granicy. Popularność no spada. Ciekawie jest taki stan New Hampshire, czyli Nowe Hampshire. To jest na wschodnim wybrzeżu w kierunku granicy kanadyjskiej. No i tam ogólnie rzecz biorąc, no to jest przez lata był bardziej taki rolniczy stan. Tam ogólnie rzecz biorąc, to byłby 100 lat temu, to były lasy i granit. Cały biznes w tym stanie, no to granit z tego stanu, no to został zbudowany cały Waszyngton, to ściągali to wszystkie te kolumny, wszystkie te budynki, to właśnie są z granitu z Vermont i z New Hampshire, no bo to są te stany, gdzie są góry. Tam w sumie dobre miejsca narciarskie są, tak samo jak w tych Rockies, czyli w górach skalistych na wschodnim wybrzeżu. No ale tam zawsze byli ciężko pracujący, dużo rolników, konserwatyści. No, tyle tylko, że zaczęło dużo tam przyjeżdżać z bardziej tych socjalistycznych stanów, no i tam się ta struktura czy proporcje zaczęły się zmieniać lekko. Biden wygrał 53% głosów w sumie do 48 dla Trumpa. No ale teraz jak badania robią, no to gubernator Sununu, republikanin, i jak się pytali, czy jakby New Hampshire miałby głosować na gubernatora Sununu, czy na Bidena, no to w zasadzie Sununu wygrał 55% na 36%. Także większość tych ludzi, no jedna trzecia ludzi, którzy głosowali na Bidena, już głosować nie będzie. Także wszystko się zmienia, ludzie się uczą, ludzie zaczynają rozumieć, co sami zrobili Ameryce. No ale tak samo jest jeszcze cała polityka, no to wynika, można powiedzieć, z ustaw. A ustawy sejmowe, kongresowe, no to one w zasadzie wychodzą z przemówień i z planów dla narodu. Joe Biden nie za bardzo prezentuje jasną przyszłość dla narodu. On po prostu ma jakieś takie no, nużące można powiedzieć nudne przemowy, opowiada jakieś takie głupoty, często jako prezydent, często opowiada o swojej rodzinie na poziomie państwowym, zamiast być jakimś takim reprezentantem, dygnitarzem, człowiekiem z autorytetem, no to opowiada pierdoły o tym, że jego matka mu mówiła, że on
się nie może czesać kromką chleba z masłem. No i to takie dobre opowiadania są przy butelce wina czy wódki przy rodzinie, no ale a nie dlatego, że nie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent został wybrany po to, żeby zrobić dobrą robotę, a nie być dobrym stryjkiem czy wujkiem. Biden również, kiedy opowiada, no to podkreśla swoją rolę. Ja obiecywałem, ja zrobiłem, ja zrobię, że strzelam prosto, nie owijam w bawełnę i tak dalej, i tak dalej. No i często jeszcze opowiada, pozwólcie, że powtórzę jeszcze raz, czyli on uważa, że on rozmawia do półgłówków, że Amerykanie to są półgłówki, do których trzeba powtarzać. No i to jest to, że on chyba sobie nie zdaje sprawy z tego, co on robi Amerykanom. No, powtarzanie i traktowanie Amerykanów jak dzieci, no to jest takie gadanie z góry. Gadanie z góry nigdy nie jest dobre, no bo jednak ludzie będą tolerowali z jakiegoś polityka, który ma, no faktycznie jest jakimś takim moralnym czy intelektualnym przywódcą, no ale nie od takiego gamonia jak Biden. No jego wszystkie te gadki, no to są przyszykowane. Te wszystkie jego gadki są przyszykowane. On czyta z tego czytnika i czasami nawet chyba nie trenuje czytania wcześniej, no bo się bardzo często myli. Te wymawia niektóre nieprawidłowo, no ale wychodzi takie opowiadania dla grzecznych dzieci wali, że jak był w kongresie ostatnio, no to właśnie mówił, że Ameryka znowu jest przesuwa się do przodu, także niebezpieczeństwo zamienia w możliwości. Kryzys zamienia w przyszłość. Różnego rodzaju niepowodzenia zamienia w sukces. No i to w zasadzie to tak brzmi, tak jakby była to jakaś taka reklama mydła, czy reklama w czasów, czy inwestycja w nieruchomości. No wszystko, co by było, ale nie prezydentura. On w zasadzie opowiada takie bajki, że nie ze złośliwości, tylko od Zośki, no to że coś się dzieje z dobrych przyczyn i że idzie w dobrym kierunku. No, można powiedzieć, że no historycznie ten człowiek, no to on jest 50 lat w polityce. On w polityce już był kiedy był młody, także zaczynał swoją karierę, kiedy miał tam 20 parę lat, no to jego głównym punktem do tego, żeby był wybrany, no to miał niecałe 30 lat, to krzyczał, że 62-latka trzeba po prostu już odstawić na emeryturę, że młoda krew ma przyjść. Później był za Kennedy'ego, później był, udawał średnią klasę, oszukuje nieustannie o tym, że ojciec jego pracował w kopalni, później oszukuje, że ojciec pracował, sprzedawał samochody, Biden sam w sobie oszukiwał, że był profesorem. No tych jego wpadek oszukańczych jest po prostu tysiące, większość demokratów o nich nie wie, no bo to naprawdę trzeba słuchać tej prawicowej strony informacji, gdzie to jest ujawniane. I Biden jako prezydent, no jest bardzo, bardzo no przykro. Przykro jest patrzeć na tego człowieka. On nieustannie mówi ja,
Kennedy, kiedy w 1962 roku był ten kryzys rakietowy na Hawanie, no to przyszedł, powiedział, określił, że w zeszłym tygodniu, no to były tam jakieś statki, tam na Kubie w dwóch miejscach Rosjanie instalują te rakiety, no może być jakaś bardzo poważna sytuacja militarna, no i, ale przedstawiał to jako rząd, przedstawiał to narodowi, który w zasadzie na poważnie się nad tym wszystkim zastanawiał. No i jakoś miał swój przekaz. U Bidena no to nie ma. U Bidena to teraz wszystko jest dosyć śmieszne, dosyć przykre. No ale to jest 340 milionów ludzi, zależy od tego człowieka. Sytuacja na Ukrainie jest poważna. Sytuacja w Ameryce na granicy jest strasznie poważna. Wygląda na to, że około 200-300 tysięcy ludzi będzie przekraczało granicę amerykańską każdego miesiąca. Także to są duże konsekwencje. Te stany przygraniczne po prostu upadają. Przestępczość, narkotyki, ta niekontrolowany przepływ emigrantów czy najeźdźców, no bo emigrant no to z reguły jakoś jest kontrolowany, składa jakieś papiery, składa odciski palców, czeka normalnie, a tutaj no to jest jeden wielki najazd. No i Ameryka po prostu jest niszczona od środka. Zobaczymy, listopad, no 7 miesięcy, wszystko się zmieni, no ale to wszystko zależy od normalnych, co będą głosowali. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No jeżeli mieszkacie w Ameryce, głosujcie w wyborach międzyprezydenckich, głosujcie na wszystkich republikanów, na wszystkich konserwatystów. Nawet jeżeli kiedyś myśleliście o Bidenie, no to teraz już wszystko powinno was przekonać, że to Biden to jest jedna wielka pomyłka. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No wy też powinniście zrozumieć, że to była jedna wielka pomyłka. Także starajcie się głosować na normalnych, albo w ogóle nie idźcie do wyborów. Zdrowia dla normalnych.